Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Bar on Y. Barony. Wow, co tutaj ten gościu robi? No takie pojebane. No on robi jakieś takie... Jeżeli mam nie takiego koloru czy coś, to daj znać. Ja już sobie w tym użytecznym alembiku przerabiam. Dobrze, dobra. Bo on i tak nie był doskonały. Dobrze, to ja pierdolę jak tam moje umiejętności ładnie tutaj rosną. Ja niewidzialności będę zasuwać. Szkoda, że nie ma zaklęcia, że wkurwiam wszystkich i przywołuję do siebie. O, które kojo? Taki tąd? No to jakie kojo, chopie. Jakie kojo. Za książka. O, automaton, idealnie. Mamy wytrych. Klikamy w plecy. Aha, bo ja mam pewnie za niskie majsterkowanie i dlatego on się na to nie nabiera. Posuwa plecy. Basically spamujemy do wyjścia, no nie? Czy będziemy chcieli robić podziemia tych goblaków? Znaczy nie goblaków, tylko tych? Jak oni się tam nazywali? Wiem, koboldów. No. Kurczę, to ja bym musiał sobie majsterkowanie podbić. Aj, czyli to nie będzie takie proste wysadzenie tych wszystkich automatonów. A ja mam majsterkowanie na jakimś śmiesznym poziomie 6. No to dupa. Ostrożnie. Kuro liszek? Zaraz z niego zrobię, nie powiem co. Ciutko liszka. Gówno liszek. Porojobieni, no co mogę powiedzieć? Porojobieni, zgadza się, porojobieni. O! Controlling Goblins. Czy to co innego niż znajomość goblinów? Zobaczymy. To może być coś innego, chyba że to jest ten gościu, co się tam przebiera za goblina z ekspedycji. Goblińską pokojówkę będę chciał znaleźć na pewno. O! Ja przewodnik po tym, po Sługusie, z boilerem na plecach. Przewodnik po Sługusie. Dobra, tutaj jest gościu z łukami, no fajnie, fajnie, Ignacy Łukowski jakiś. Tom plucia kwasem. Tom plucia kwasem, zajebiście. To zły Tom. No tak, chcesz mieć złego Toma? Tu. To czas na zły czas. Moja ulubiona linia dialogowa. Ja do dziś nie wiem. O, pusty zwój, zajebiście. Będę ci wyrzucać. Yes. Ja do dziś nie wiem, kim jest ten cały Markej Brawley. Czy nie, Marcus Bradley. Brawley. Kurde, o kogo chodzi, nie? Marcus Brownie to taki youtuber jest. Ale to musisz z Fortnite'em go chcieć sobie pstryknąć. Ja! It's rewind time. If I could control rewind, I would want Marcus Brownie. In Fortnite. And Fortnite and Marcus Brownie. Kto to jest Marcus Brownie? Oszukany człowiek jakiś, do nie? Taki nie istnieje taka osoba. Nie no, istnieje, a istnieje. A może to jakiś nowy narzeczony tej jego żony? Też keep możliwe. My wife name out of no, your fucking mouth! I potem wygrał nagrodę, nie? A później musiał przeprosić oczywiście, jak klasyczny płakuś. Bo obrażają mnie. Ej, w sumie chcielibyśmy na tym handlarzu tutaj sobie zrobić ten porządek? Zbrodnie wołyńskie? No bo tak właśnie myślałem. Czemu nie? Z jakim planem to robimy? No co, no masz swoich przywołańców, oni agrują, a my go klepiemy. Zauważyłem, że oni strasznie są osłabieni, wiesz? Dzięki, właśnie chciałem ich wylepelować sobie. A na którym poziomie masz ich? Oni jeszcze nie mają końcowego, bo nie mają kryształowej zbroi i dzidy, ten mój halbierz. O nie, najgorzej. Ale co do twojej sugestii, to tak, możemy spróbować merchanta machnąć. Ja bym miał chęcią się go pozbył, no co mogę powiedzieć.
Anyway, chcesz już zrobić sobie enchant armor? Ten zwoje? Jaha. To tak, tu masz pusty zwój, a tutaj zaczarowanie zbroi. Dobra, czyli tak, enchant armor, hakem muchę muszę zrobić. No to dobrze, to robimy hakem muchę. Hakem muchę. I mam dwa zwoje na prawy, więc możesz sobie na przykład ten swój toporek ulepszyć raz. Co ty na to? O proszę, to też fajna opcja. To wyrzucam ci jednego, a jednego będę ja zawsze miał. Dobra, hakę muchę zrobione. No i mam te dwa zwoje ładowania, które uważam, że też powinieneś mieć. Tak, już. Tak, bo będę naprawiał tym piórko, zgadza się. Dobra, to teraz tak, zaczarowanie zbroi. O kurde, kuruliszek obok ciebie. Ej, rzeczywiście, co on się tak do mnie przytula, frajer? Spadaj, nie możesz mnie zastunować, jestem od ciebie lepszy, gościu. Naplułeś mu do oka, ale on tak. Tobie też. Tak. Ale masz dużo tych moich potionów, więc powinieneś sobie dawać radę. No spokojnie. Oj, nie potrzebny leciałem. Dobra, teraz tak, losowa część będzie błogosławiona, czyli prawdopodobnie chciałbym Flam Regina, czyli to wyrzucamy, albo tak, o. I teraz błogosławioną część noszonej zbroi, hakem muchę. Ty też chcesz hakem muchę sobie? Nie potrzebuję, nie mam niczego konkretnie błogosławionego u mnie. Okej. Okay. Alan Gofelkiewicz do członków miotaczy osady górniczej. Dobra, z tymi goblinami to później będę sobie czytać, mam dużo miejsca. Nie wiem, czy będą większe. Uszkodzony amulet za 5000. Ciekawe, co on może w sobie mieć takiego unikalnego. No, to naprawdę ciekawe. Identyfikacja. Czary, czary, czary. Kurwa, nacisnąłem escape. O, no. Nie! Uszkodzony amulet drugiego życia. Wow! Chcesz go w ogóle? Czy już masz jednego? Nie mam ani jednego. Mam olimpijskiego pływaka. No, wypluć. Wypluć. Wypluj. Wypluj to. A i zaczynam szybciej rzuć. Każdy pies, nie? Tak. Co tam masz? Wypluj. Wypluj to. On też tylko klask, klask, mlask, mlask. Dobra, mam przy okazji. Ja mam pierścień niewidzialności na sobie. Czy naprawdę nie chcesz tego pierścienia regeneracji? Nie, bo życia? Mam lewitację. No, ale w sensie nie zdejmujesz go na przykład, jak teraz jest. Nie, nie okay. Lewituję sobie. No dobra. Dobra, jak to była lipa, ja levitating. Dobra, ja no to. Chyba rzucę zatruciem, żeby jeszcze bardziej. Ja się zastanawiam, bo mamy ten. Gdzie to jest? Eliksir paraliżu. Także zobaczymy, czy na niego tarczy. Zadziała. Nie masz żadnej tarczy. Mam. Dobrze, masz. Komaś. Dobra, zobaczmy, czy na niego to zadziała. Krótko, ale tak. Dostał. Andrzej nie jest podatny na efekt paraliżu. No to nieźle. Zobacz, jak ja mu z kolei biję tymi moimi. No, ładnie. Koniec. Dobra, Andrzejku. No i twoje ziomeczki go zabiły, także powinny być wzmocnione. On nawet nie wiem, nic może... ciekawego, ale frajer. To taki frajer był tutaj. Zwyczaj wenek. Ocena na 99, kurwa. Rodzice mnie wyrzucą, ponieważ nie mam oceny na 100. Najgorzej. Księga leczenia, leczymy. You have dishonored your family. It's time to die. Dobra, to co? To lecimy do portalu. Wydaje mi się, że tak. Gościu nie zaoferował nam nic dobrego. Jestem rozczarowany. Ojej, dlaczego populacja Chin i Japonii znacząco spada? Może przez toksyczną kulturę wiecznej pracy? Dlaczego ludzie nie chcą się rozmnażać? Nie wiem. Nie zmienimy toksycznej kultury właśnie. O! Pan wariat. Przyciągamy go tutaj mapę? Spierdol? Czy jak? Dawaj, przyciągamy gnoja. No, z magii akurat go dużo bije. O, kolejny. No. Ale go tłuczek od tyłu. Jakie kojo! O, dawaj mi te tarcze, no i to rozumiem. I to jest tarcza plus 4. Aha, to jest dokładnie taka sama. Tarcza roja plus 4. Najgorzej. Gnojo V13. Gnojo 5-12. Nie lubię tylko tego, jak bardzo gra laguje na tym poziomie. A już wiesz, że najlepsze, że mnie nie laguje w tym momencie?
Znaczy nie, no nic, raz na jakiś czas chrupie. Bo teraz na przykład działa normalnie, nic się nie dzieje, ale za jakiś moment znowu jest takie wielkie tąpnięcie. O nie! Wyszedł szlam! O cholera, czy to szlamy? Szlam fest? Dobrze, że nie jestem japońską dziewczynką, bo byłbym w nielada opałach. O cholera, tarapaty? O w mordę, mamy przepierdolony. Tak Stachu Jones powiedział, tylko nikt o tym nie wie. Nieprawda, tak mówił Kudłaty, kiedy kazał uciekać Skubiemu. Nie, Kudłaty powiedział, Welbo, ty kurwo, Kudłaty, lubisz szmaty. Tak było. Weź proszę te spodnie. Kudłaty lubi szmaty, no. Ma swoje preferencje, no. Nie możesz być zły na chłopa. O, na pewno Kudłaty, schowaj te odzywki. A co, jak chcesz urosnąć, to co, poleca odżywki pewnie? Można. Użyteczny kryształowy napierśnik. Kruche. O! Czy zazwyczaj przeciwnicy są? A, zresztą. Fontanny. Kibel. Fontanny. Kibel i fontanny. No to fontannuj. No. Przydałaby się po prostu przezroczystość, a nie, że... No niestety. Nie ma takiego czegoś. Co ty se kurde w gnoju myślisz, co? Dokąd irę? Jakie kojo. O, użyteczne pióro. Z tego i tego. No proszę, że tą polimorfię nie można sobie duplikować, bo... polimorfia. Było zbyt OP, a poza tym polimorfia polega na tym, że się zmienia. Więc rozcieńczasz ją wodą, to się zmienia. Tak samo napijesz się wody, to efekt polimorfii znika. That's the joke w gruncie rzeczy. No, ciężko nazwać to żartem, jeżeli to prawda. Nie wiem, nigdy nie piłem eliksiru polimorfii. Różne takie rzeczy, które się wydają żartem, a okazują się prawdą, są najśmieszniejsze. Jak na przykład Izrael i jego... A zresztą nieważne. A to nieważne! Czekaj! Jak to było? Siemanko, witam w mojej... Kurwa, państwo Izrael nielegalnie okupuje, a opinia ma to w dupie. Pozwól, że... A nie, masz dużo życia, to nie może ci Stone Bloda dać. Znaczy tego Trollbloda. O Boże. Siemanko. Witam w mojej... Kurwa, państwo Izrael. To jest coś pięknego. Ostatnio gniliśmy z Matim, bo mu pokazywałem Berserka jako sagę. Nigdy wcześniej tego nie znał, no nie? Tego polskiego anime. I... anime i mangi. I ja robiliśmy sobie takie memy i oglądamy sobie Wściekłe Pięści Węża i nagle takie, a to puknąłem Behelit, co? A to nieważne. Tato, zrobiłem sobie Brand of Sacrifice. A to nieważne. Na dupie. No a gdzie? A, powinienem odpowiedzieć? To przepraszam. Nie, a powinieneś? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Nie, no to nie. Nie wiem. Kurolik jest tak dowalony w kosmos, że zabija tych moich szkieletów na 3 hity. Ale pamiętam, że oni byli wytrzymalsi, więc oni zostali znerfieni w tym patchu, a co uważam za dobre, no nie? Bo za łatwo było właśnie granie. Nie, no pamiętam, jak ty mi poleciłeś jako pierwszą klasę polecieć Conjurera. Jak poleciałem, to w sumie nie miałem żadnego wyzwania. Idę i wygrywam. Kurwa, stość, jebany debil. Przepraszam. To. Nie, kurwa, ten mój ziomeczek, nie? No najeb mu! No pchnij go tym nożem, no zajebiście, chuja zdobyłeś. Wsadź mu w cewę tą dzidę. I tego nie zrobię. No nie wiem, stary. Magłość czarodziej. Nie, do tego momentu gra się zmienia, ale zawsze czysty woj, który przypierdala, jest zawsze najfajniejszą klasą. Najprościej, no. O, siema. Pobity. O nie, toż to kuro... O cholera, czy to kuro liszek? To nie chyba mogę... zdechło liszek. O! Proszę, otworzyłem ci drzwi. Ile potionów. O! Inkub. O, wyteleportował. O, już się nie wyteleportujesz nigdzie.
Chyba dość piekła. Wypierdalaj. Po prostu. Tak, żadnego tutaj większego jakiegoś elaboratu, po prostu wypierdalaj. Tak, jak ja miałem w tym streamie z tego, ze Scarface'a i tam był jeden taki konkretny moment. Jak kurde typa wystrzeliłem w powietrze swoim Cadillaciem i takie, o, co się wypierdalaj, takim absolutnym, co się właśnie dzieje. Dobra, tworzę polimorfię bez głupoty. Zajebiście. Czy znasz zaklęcie szybkości? Zaklęcie szybkości? No. Zależy jakiej? 20? No, 20. 20 czego? No zobacz. Dobra, to co, usunę klątwę z tej niewidzialności dla ciebie. A może. A usunąłem. Jeżeli... Usunąłem. A co, ty masz w formie rozwoju? Tak. No, to już marnujesz? No dobra, dziękuję. Na niewidzialność to nie jest marnowanie, bo to jest polimorfia. O, no i to rozumiem, jeszcze plus 2, to dzięki temu będę lepiej spolimorfowany, jak zobaczę jakiegoś gościa. I on nie wie, jakie zbrodnie popełniłem. Dobra, to możemy lecieć prosto do wyjścia. I on pomyśli, ja jestem na jego najlepszym klientem, najlepszym kumplem, a ja takie... Stary. Stary, no nie wiem, stary. Pojedziemy sobie razem samochodem, zacznę gazować, powiem mu, kochałem ją, stary, a on zacznie się martwić. Czy to kochałem jest... ją, stary. A ty wtedy mówisz, że ona cię na pieniądze jebała. I on nie, tu chodzi o to, że wiesz, że jak jedziesz sobie ze znajomym i on nagle zaczyna przyspieszać i wyjeżdża z jakimiś cudzymi tekstami typu kochałem ją, stary, no to nie czujesz się bezpiecznie. Pomyliłem mema całkowicie, ale wiem już, o którego chodzi. Też jest kurde grube ubóstwo o to. Stary, kochałem ją, rozumiesz to? I przyspieszaj. Tak, rozumiem. A teraz daj mi wysiąść, kurwa. I nagle odpala mu się ta zemsta bimbrownika, nie? O nie! Nie usunę mu boiler, słyszałeś to? Tak. O, tutaj kuroliszek jest, ostrożnie. Gównoliszek? A w ogóle, przyjacielu, czary. Jest, Proll's Blood. Jest tutaj, tu się chowa. No chodź. A, chciałeś mnie zastunować, ale jesteś frajerem i nie żyjesz. Jest strzępiony Tom. Kamienna krew! Uuu, tego chciałbyś się nauczyć. Teraz ty możesz stunować za darmo. Ej. Czy kamienna krew zadawała obrażenia? Nie, ona jedynie paraliżowała. Tak, dokładnie, masz paraliż. Jest odporny na paraliż. Pedał. Być może. Nie zaglądałem mu do gaci. Aż mi się przypomniał liryczny wandal. Nie zdejmuj mi gaci! Tak, jak ten jest... Boże, szatanie, nie kazałem ci się gwałcić! Myślałem, że jesteśmy kumplami. A, nie zdejmuj... A, szatanie, nie zdejmuj mi gaci. Ostatnio moi znajomi tak niewyobrażalnie gniją z tego. Na nowo wandali, miał przerąbane. Nie wolno palić gaci. Pelikany nadlatują. A on nie kazał, nie? A szatan zrobił co chciał i takim kurwa kumplem ja właśnie. Nie mam racji życia z jakiegoś powodu, jak jestem na przykład pijany? Nie wiem, no rozrzedza ci się krew. Nie wiem. Bo mam plus 2 PZ regen, no nie? I nic mi się nie regeni w tym momencie. Okay, a jak a wiesz dlaczego? Patrz, pokażę ci magiczną sztuczkę, o. Teraz pewnie zacznie ci się regenić. No teraz zapierdala tak super. No widzisz. Bo ten... wychodzi na to, że wszystkie funkcje regenerowania życia, nawet zaklęć nie działają. Króliszek! Pomocy! Bije go... O, ale mu już pół HP zjadłem. Do widzenia, gościa nie ma. Co mi kurwa ciekawego? Kolegi chcesz... Nie, tak jakieś... Czarne jakieś gu. O, ale tego gościa też z chęcią porojobię. Nara. Pojorobiony. Porojobiony, no. Ile moja alchemia? 27, mało. Diego? Dokąd idziesz? Diego. Gdzie, które kojo? Jakie kojo? Ja nie rozumiem, dlaczego one są takie śpiące, te koboldy? Nie wiem. Też... Nie, nie wiem, no czary, no.
O, już tam gadają. Jakie kojo? No jakie kojo? No zwykłe, może być dwupiętrowe. No odwracaj się, ty gówniany golemie. 13. Nareszcie, kurde, upgrade'owany na wyższy szkielet rycerz, szkielet wojownik, pan szkieletera ma tą ciężką zbroję i halabardę. A na samym końcu będziemy miał kryształową. Dobra, to po prostu one oddzielnie same się levelują, zamiast że to jest związane z leadershipem. Leadership jedynie daje ekstra bonus. Nie, to dokładnie, to ewentualnie do rekrutacji jakichś innych ziomeczków, albo wydawania konkretnych poleceń, typu, a teraz zjedz swój materac. Zjedz swój materac. On chce mnie pożreć! O, 4 zwoje, co my tu mamy? Naprawia coś tam z ekwipunku? No, polego. Polego, ja bym chciał. Błogosławi losową część zbroi. No to znowu wywalamy wszystko. I błogosławimy, nie? Widzę cię tam za drzwiami. Nie wydało się. O cholera! To ja. Jakie kojo! Jakie kojo! No nie wiem jakie kojo, przestań pytać o to kojo. Cię uwali, nawet nie mruknij. No właśnie, i uwaliłem go właśnie i nawet... Ale mrugnął troszeczkę, dlatego musiałem, wiesz, go tam cyknąć. No to mruczek mały. Niewidzialność, mik. Cały czas jestem oversatiated. Jestem ciekaw, czy to się cały czas trzyma. Nie, to prawdopodobnie przez to, że jesteś kozłem i masz 10 żołądków i byłeś pijany. W sensie, albo miłość gimbaza i gastrofaza musi ci zejść. Nie żygłem po prostu jeszcze sobie i tyle. A właśnie, jest maska tego, doktora Plagi, która zapobiega żyganiu. Pożygasz sobie do tego dzioba i zjadasz z powrotem. Nie, masz tam specjalne zioła, które uniemożliwiają ci żygnięcie. Mam dla ciebie fiolkę z krwią robaka. Marzenie. O, zamknięte. A to ci heca. A co gdybym miał klucz szkieletowy? Jakiś łuk? Doskonały. Długi łuk. To pan szkielet, uczeń gimnazjum z Bełchatowa. A co on tam robił? A na co on się tam wpierdaczał? Kupował ten, uran do psiaka. A, to dobry handlarz, słuchaj. Dobre kurwa szkielety, ja pierdolę. Dobra. Otworzę ci wyjście do tego portalu. Zrobię wykopek. To co jest? Czary. Szkielety, no. Zabijcie tego. No nie, kurwa. Co się nie stało? Nie mogą golema zabić Golema napierdalam, żeby kurwa mu zbić życie. A one nie mogą Billa Gatesa zabić. I on zginął na jakiejś innej pierdole. O nie, przepity, cierpi z przepicia, no tak. Nachlałem się paru fiolek naraz. Minus siła i zręczność, no to nieźle. Minus woman. I done goofed. In your mom. Gówniarzu. Co to za odzywki? No! No i ja... się dźwigałeś w końcu. Czy to karecik. Ja się... Nie, to ja się dźwigałem. Karecik. Ja go specjalnie zmniejszałem mu życie, żeby móc go... Moje szkielety mogły go zabić. Aha, ja myślałem, że ty potrzebujesz pomocy, bo tak ci to długo schodziło. Długo mi schodzi, ponieważ on jest odporny na magię i muszę w niego spamować masowo. Dlatego dostałeś Gungnir. Czy ty go zjadłeś? Używam, ale nie w przypadku walki z Kuroliszkiem, który może mnie sparaliżować i on no robi... No to obraz... dawaj na te gówniaki tutaj, to se tutaj narespisz na tych koboldach. Dobra. Przecież jest najprostszy exp twojego życia. Naprzód. W jego. No, jakie kojo. Ciągnij, ciąg za wajkę, Krong. Krong za wajkę. Kurwa. Ale żeś się wpierdoczył. Masz zluruj. Tutaj. No zlurowałem, obiłem go raz, dobij. No to łucznik niech zabije chociaż. No i dojebane. Kolejny walnięty. Podoba mi się, jak przewalasz mu przez łeb i on taką panikę. O! Co się tu dzieje, kolego? On się tu... Obudził się. O, zajebę ci, po chwili takie to koledzy moi. Siema. Jakie koje.
No tutaj ci się twoi nie pojawią niestety, przykro mi. Niestety. Dokąd idziesz? To jest twoje wytłumaczenie? O, polimorfia, zaklęcie, kurwa. Dawaj. Zużyła się od razu. Aha. Ale chociaż się nauczyłeś. Nauczyłem się, ale zużyła się. Gdybym użył Scroll of Charging, to pewnie mógłbym to naprawić, czy nie? Charging naprawia książki. No piórem mam, że wiesz, że piórem bym napisał. No idź, dźgnij go szkielet. Pchnij go tym nożem. No. Co się boisz? Zdobyłeś poziom, Morgan. Tłuczcie się w mym imieniu. Niepicie krwi powoduje negatywne efekty. No to się napiłem, no i co? O, to jest teraz potwierdzone. U mnie się oni przez chwilę jeszcze są bez żadnej zbroi i wszystkiego. I kiedy oni się tłuką z przeciwnikami, to zdaje mi naprawdę małe obrażenia, wiesz? Tak. I dopiero po czasie im się ten armor pojawia i oni zadają pełne obrażenia. A widzisz, to może dlatego, żeby tak nimi nie spamować na krzywy łeb. Ha! To głupie. Nie, no to sensowny nerw, czyli dbasz cały czas o tych swoich, a nie wiesz. No wiesz, jedną z metodą właśnie dbania o nich jest ponowne ich zrespienie. A to byłoby zbyt łatwe, bo byś tylko sobie spamował yellow. No tak ma być. Nie, kolego, no nie robimy tak. Dobra. Dodaj, jak będziesz przekręcać tą śmieszną wajkę, to daj znać, to ja przekręcę ten kryszteks i przedostanę się przez te podwójne zamknięte drzwi, dobra? A to jest proste, człowieku. Oczywiście poczekam na ciebie, aż przejdziesz do mnie. Jakie kojo. O nie, jestem głodny, a nie mam jedzenia. Dlatego ja piję krew. Ja mogłem wypić soczek owocowy. Chujka. No, obrzydliwe. Dobry sobie, że weganie tak jedzą. Fuj. Jakie kojo. Co my tu kolejne mogę? Kwasik. Marian Kwasik. O, kwasiaki takie masz? No to ładnie. Kwasiaczek to dobra rzecz. Co mnie możesz wyłączyć w ten głód, jeżeli to nie problem? No jeśli nie chcesz, to nie. To ja tylko podejdę, rzucę ci regenerację zdrowia. Bo nie mam żadnego jedzenia. Aha, no to lipa. Wyłączam. A tu natomiast co do regeneracji, proszę? Nie, znaczy ja mam, wiesz, rzuciłem regenerację z tej, z książki, tom księgi leczenia dolegliwości. Bo jak rzucasz z książki czar, to daje ci regena. A, interesujące, nie wiedziałem. No niektóre właśnie książkowe takie kasty mają wzmocnione efekty lub dodatkowe. To jest super sprawa, bo zazwyczaj ten Cure Ailment to taka sytuacyjna umiejętność, średnia. To nie jest tak, że non stop jesteś na przykład zatrudniony. No tak, zgadza się. Ale jeśli masz właśnie opcję, że sobie po spellbook kaście dostajesz regenerację, no to już wtedy jest tak milusio nawet. Agreed. A chciwość. Jezus, nie! Tak. To są te słynne garetowe żarty, mój Boże. Tak, jestem chory psychicznie. Uwielbiam to, jak się lagują te lokacje ostatnie. Ja nie wiem, czy przeładowanie gry pomaga coś na to, czy niekoniecznie, ale... Nie. Niestety. Jakie kojo. Po prostu, jakie kojo. To jest po prostu do dupy. Nie, no może któregoś razu to naprawią, słuchaj. Choć nie wiem, co tu ma być do naprawiania, to po prostu optymalizacja tego miejsca. Ale wie, najlepsze jest to, że ja nie mam w tym momencie żadnych problemów, wiesz? Znaczy, ja też nie mam cały czas, one raz na jakiś czas skakują. Ale w sensie, że jest to dla ciebie obecne, a dla mnie w ogóle przez cały ten czas nie było nic. No to może host ma po prostu przesrane. Jesteś hostem, masz przesrane, no. Dobra, brzmi zrobiłem już zagadkę, chodź. Brzmi jak jakaś reklama batona, nie? Jesteś hostem, masz przesrane. Powstań, padnij, power raid. O nie!
Co? Zamknęło mnie. Nie, no nie powinno, powinieneś mieć otwarte. Nie, no jest otwarte, trawisko, co ty robisz? Bo myślałem, że w drugą stronę. Nie, no idziemy tutaj do końca i teraz będziemy się z głazami bawić. Ja nie mam lewitacji, więc muszę napić się leczenia, no. Ja mogę jeszcze spamować leczenie w tym czasie. Dobra, lecimy. Nieśmiertelny! Jak gołota! No tam jeden głaz mnie tylko uderzył, no szkoda. No, też nic poważnego. Doskonały kapelusz łowcy nagród. Ja nie wiem, czy ja chcę takie rzeczy. Chcesz sobie inta podbijać? Taki mam diadem błogosławiony. Tak, bo już miałem zwykły taki, z wielką chęcią, dziękuję. No, widzisz, jaki jestem kolega, jaki ze mnie katolik? No, jesteś czy katolik. Czy ty katolik? Czy katolik? Czy chujem jesteś? Bo jak chujem jesteś, to chujem zdechniesz, ale zdechniesz od tego, albo od tego. Jak go usunął? Wow, ale się zbeczał. Nie ma lepszego zaklęcia, niż po prostu wywalać przeciwnikowi z tych, z topora przez łeb. Diego, jakie kojo. Tylko nie Diego, proszę, litości. Dobre moje szkielety, które cały czas na siłę starają się wchodzić w tą pułapkę. Tak, one kochają trapy, ja nie rozumiem tego. Zboczenie jebane. Trapy są jakie? Trapy są gejowe, ale ruchanie ich nie jest. Nie wiem, stary. O, IT. Pierścień niewidzialności kolejny, no proszę. Smaczne. Czego nie ma butów niewidzialności, co? Nie wiem czemu są. Jest właśnie tylko kapotka niewidzialności. Skandal. Właśnie. Ale masz teoretycznie butki lewitacji, więc jak masz butki lewitacji i kapotkę solone zotkę, no to... Kapotkę solone zotkę! Oj, garecik. Tak powiedziałem, ej, klasyczny garecik, tak? Naprawdę najklasyczniejszy. Nie ma bardziej Gareth Baza, nie? Based Gareth. Based on what? Oparty na czym? No słucham. Jestem dla ciebie jakąś książkową postacią? Uczy zaklęcie odbicie magii. Fajne. Wyblaknie, więc oddaję ci od razu, żeby nie A było. To ja na nim napiszę, no dokładnie. Czekaj, Captain Jacku. Jest w skrzynce? Zwój przywoływania. Czary. Co ty? Rzuciłeś to do lawy. Odbiło się od ciebie? Ja pierdolę! Od szczurów, które przywołałeś! Pierdolone cwele małe zajebane, jesteście kurwami, gnojami, kurwa śmierdzącymi bez mózgu całkowicie. Nauczyłeś się tego, zanim to wyrzuciłeś? Nie, właśnie chciałem tobie oddać. Naucz się. Zmarnowałem pióro. Nie, spaliło się, zmarnowałem pióro. Jak zmarnowałeś pióro? Nie rozumiem. No na naprawę spalonego przedmiotu. Czyli on nie znika, tylko po prostu jest... Nie, ma X'a. Chyba, że za długo pozwolisz mu leżeć w lawie, to wtedy całkowicie znika. Całkowicie masz zmarnowane pióro, że znikło całkowicie? No nie mam tego pióra. Znaczy miałem 3 pióra, mam teraz tylko jedno. Okej, okay, dobra. Uczę się. I zużyła się całkowicie. Oj git. Jezus Maria. No widzisz, no szczury są bardzo elastyczne i się odbijają od nich rzeczy przeróżne. Ostatni Ale wiesz, ja i tak cały czas nie mogę się uczyć książek, więc mi to różnicy nie robi. Ostatni raz takiego zawału dostałem, jak grałem w Borderlandsa 2 z Drakonem. I... O Jezu. Czekaj, co? Co ja dobra? Księga plucia kwasem plus jeden, zawsze śmieszy. I było coś takiego, że otwierał sobie z skrzynki z tym, no złote skrzynki to tam są no, w sanktuarium. No. I on taki, o fajny pistolet, proszę daję ci, no nie? Taki naprawdę dojebany w kosmos mi przygotował. I kurwa rzucił, nie wiem jak to zrobił, ale rzucił w jakiś róg, co tam jest. I się nie dało podnieść. Nie, dosłownie się zatrzęsło i znikło pod tekstury, kurwa. Ja aż zawału dostałem, a ty nawet nie wiedział, co się stało. To brzmi jak certyfikowany dragon. Certyfikowany dosłownie dragon moment, mówię ci. Najśmieszniejsze gówno, jakie widziałem w życiu. Dragon zmieniający się w ogórkę. Ech, kurczę, pograłbym sobie z dragonkiem w Left 4 Dead'a, a wiesz z kim jeszcze bym wtedy pograł? Z Kejnickim.
No nie, no z Tomkiem, bo ja z Tomkiem Dragonem sobie nagrywałem Left 4 Dead, jak byliśmy kolegami. Nie no, nie mów takich rzeczy, no przecież to jest... Byliśmy kolegami, no ale przecież byliśmy kolegami. Co, to już nie jesteśmy kolegami? Nie wiem, ale na pewno w tym momencie mam... A, mega bo lag. Koleżeństwo się przedawnia, no tak, masz rację. Słychać mnie w ogóle? Tak, słychać się, dlaczego miałby się mnie... Bo mega ultra lagi w tym momencie były. Może po prostu gierka, mówię, na tych późniejszych poziomach nie wyrabia, no bo są całkiem duże. Jest to jak najbardziej możliwe. Właśnie. Nie bój się. Ja się nie boję niczego, ja to bym chciał, żeby tutaj jakiś handlarz był, ale tak po odkryciu mapy mam wrażenie, że nie ma. A nie, jest, przepraszam, dobra, jest, wypijam sobie polimorf, jestem jego kolegą. Siemano! Ale masz gówno. Poza swoim ładowania, no to nic ciekawego. Czy jest coś, co ja bym tobie sprzedał, typie? Kryształki. Tak. Masz coś fajnego w skrzynce? Berdysz jakiś? Berdysz, dokładnie, zgadłem, ale ze mnie. Freddy Fazbear. O Jezu, przepraszam! Przepraszam! No nie, no złoty Freddy ci dosłownie sobie podbił do gardła. Przepraszam, nie chciałem! Jezu, jaki wstyd! Złoty kurs! Ja pierdzielę, nie chciałem! Ja pierdzielę, przepraszam. Przestań usypiać moje szkielety. To wpadły w pułapkę, ja ci ich nie usypiam, nie ma Friendly Fire'a, gościu. Że trolujesz dla mnie. Nie, ja nie troluję giereczki, no co ty. O Boże. O Boże, ale zabawa. Kurde, z tobą strasznie mam niewyobrażoną ochotę zagrać w jakiegoś właśnie The Foresta, ten Sons of the Forest. Naprawdę tak rozbijane jest fajne. Takie tam rzeczy pokręcone. Synowie Anarchii. Synowie Anarchii, ale najbardziej to mnie interesuje przejście albo z tobą, albo z Frozą na streamie, czy to nawet u Let's Play, na Let's Play u ciebie właśnie Green Hella. O Jezus, jak ja bym to chciał. Dobra, Trawisko, ale mamy 37 minut, zaraz to dokończymy. No, bywajcie, nie? Nie. No pewnie, że... Aha. Bywajcie, no i to nie? Teraz nie wiem, czy możemy bywać. Nieśmiertelnych i ich sługusów, siostrzyczko. Niech przyjdą, let them come. Zaraz, co?